Dzień dobry, jesteśmy na Wydziale Ekonomii Zespołu Szkół w Cewicach. Chcę się zadać panu pytanie. Jak pan ocenia organizację łódzkiego maratonu? Proszę? Jak pan ocenia organizację łódzkiego maratonu? Ja tu jestem, bo ja to trzeci raz. Szacunek dla, w ogóle dla pomysłodawcy, dla organizatorów, dla miasta, no w końcu małego miasta, niezłe. Za organizację tak dużego turnieju, bo to jest, żeby tych dwóch turniejów, bo to jest, tego co wiemy, około 900 młodych siatkarek i siatkarzy się przyjmuje. Także to po prostu przyklasnąć i podziękować za to dla wszystkich ludzi, którzy tu od tylu lat, z tego co pamiętam, to jest chyba 14 czy 15 turniej. Wszystkie, ale organizują coś takiego. Jak pan, jako krajowy koordynator siatkarskich przeszkód szkolnych, ocenia pracę programu PTK? Na pewno faktycznie kończymy drugi rok niedługo w czerwcu, rok szkolny. No jest to program, który oczywiście się będzie w dalszym ciągu rozwijał, z roku na rok jest coraz lepiej i organizacyjnie, i sportowo jest, są coraz lepsze nabory, powiedzmy takie nabory już bardziej specjalistyczne młodzieży z klas, ze szkół podstawowych. Taki program, tak naprawdę z tego co ja wiem, to jest jedyny w ogóle w Europie, a chyba i na świecie, że już takiego nie ma. Mnie trochę trudno na ten temat mówić, bo ja jestem pomysłodawcą tego przedsięwzięcia i jestem od początku w tym programie i trudno się chwalić samemu. Ja myślę, że to na to pytanie to bardziej szczegółowo, tak bardziej obiektywnie to by chyba ludzie, którzy są w programie, którzy pracują w programie, czy to nauczyciele, czy rodzice na przykład, czy chociażby wy, młodzież, powinniście to też w jakiś sposób ocenić. Ja uważam, że takie programy powinny być tak naprawdę w każdej naszej dyscyplinie olimpijskiej. Z tego co wiem, od września rusza program piłki, w koszykówce, w piłce ręcznej podobny program będzie. Także idą naszym kierunkiem i to też świadczy o tym, czy ten program się rozwija, czy nie. Ja sam z tego korzystam i uważam, że bardzo dużo szans. No korzyści i efekty to będziemy dopiero mogli ocenić za kilka lat. To jest program długofalowy, jak w ogóle takie programy. Myślę, że za 5, 4, 5, 6 lat będą wymierne korzyści w postaci reprezentantów Polski i reprezentantów. Na razie to już zresztą to już widać, że jest dużo młodzieży ciekawe w ten sposób. Ale ten program od tego musicie wszyscy o tym pamiętać, i młodzież, i rodzice, i nauczyciele. I to jest program nie tylko dla szkolenia wybitnych siatkarzy, czy siatkarzy, ale to jest program dla upowszechnienia siatkarzy w naszym kraju. Żeby jak najwięcej dzieci, jak najwięcej ruchu, jak najwięcej ćwiczeń fizycznych. W tym programie w tej chwili jest 4,5 tysiąca dzieci, tak to zasięg. Zawsze jest naprawdę dużo. Także również ta druga, powiedzmy ta druga droga, mówię tu właśnie o upowszechnianiu, się rozwija i to szczególnie w tych takich, powiedzmy, województwach, które dotychczas niestety były takie dosyć słabe, jeśli chodzi o siatkówkę. Jako były trener reprezentacji Polski, jak pan ocenia pierwsze szanse wchodzą nowej kadry trenerskiej na mistrzostwa? Zadajecie takie pytania, jak dziennikarze zadają, no, różni dziennikarze zadają, czy trener będzie dobry, czy ten trener osiągnie sukces. Wszyscy czekamy na pewno na sukces, bo mamy mistrzostwa świata u siebie. Ale tak naprawdę ja ani nikt z nas nie potrafi odpowiedzieć, jakim trenerem będzie Stefan Artyka, bo nigdy nie był trenerem, w dalszym ciągu zawodnikiem.
Także myślę, że tutaj trzeba niestety cierpliwie czekać i trzymać kciuki za trenera i za reprezentację. Pierwsze mistrzostwo, bo jestem przekonany, że organizacyjnie te mistrzostwa świata na pewno się udadzą, ale żeby się również udało, jeśli chodzi o wynik, żeby był medal. Nieważne jeszcze jakiego sportu, ale żebyśmy grali w Katowicach w najlepiej finale. Dziękujemy bardzo. Tak? No to dziękuję. Teraz bardzo pytanie. Co pan sądzi o organizacji tego turnieju i czy spełnia pana oczekiwania? Ja na tym turnieju jestem po raz chyba 10 albo 12. Poziom wcześniej był trochę taki niski, teraz co roku podnosi się poziom. Ja jako główny jestem tutaj chyba 5 rok i widzę, że i chłopaki się starają, i dziewczyny się starają. Myślę, że to jest dla dobra polskiej, młodzieżowej polskiej siatkówki. Kolejne pytanie. Czy praca sędziego jest trudna? Co pan najbardziej nie lubi, jak pan najtrudniejszego jest? Jak bym nie lubił, to bym nie sędziował. Nie? Trzeba zacząć, ja akurat zaczynam 30 lat sędziowania. I to no, co mi największe trudności. Nie bierzemy, natomiast najwięcej trudności, najwięcej powiedzmy, że robią powiedzmy działacze czy trenerzy, którzy nie bardzo znają przepisy, a próbują wywierać presję na sędziach. To się nie udaje, ale trzeba być na to odporny. Czy istnieje jakakolwiek obawa dotycząca przebiegu meczu, czy... Nie możemy mieć takie coś jak obawa, jak bojaźń, bo to dyskwalifikuje sędziego. Jak pan ocenia atmosferę na trybunach? Bo tu jest zawsze bardzo dobra atmosfera. No, jestem któryś za kilkanaście ostatnich. Atmosfera jest super i na boiskach, i poza boiskami, to gdzieś tak w ostatnim dniu to już jest męki w głowie, bo to jest kupę pacjentów bardzo fajnie jest, no na to się mówię, że zdarzają się rzeczy, na które trzeba być uodporniony, bo nie można, powiedzmy, dać się zakrzyczeć, żeby tego miało ręce i nogi. Często zdarzają się spory dobyć? Zdarzają się, ale tego nie sędzia, nie może pozwolić sędzia na dyskusję jakieś. Kurwa, jest sygnał, widzę, błąd, pokazuje, może sędzia może dwa słowa powiedzieć. Nie? Jeżeli się zawodnik nie zgadza, ma prawo powiedzieć, że będzie wpływ do protokołu. Musi być pan stanowczy. Stanowczy musi być. A tak, no sędzia mówi, sędzia nie może dać po sobie poznać, że powiedzmy, że się waha, że nie wie jak. Bo to dyskwalifikuje sędzia, jako człowiek jako sędzia. A jak się panu współpracuje z uczestnikami, czyli z grającymi na boisku, czy... Ja z zawodniczkami to mam mało. Z kolegami, z prezentami, z sędziami, bo to przynoszą ten wynik, ja to muszę podpisywać. Dużo tego jest, a czasami jest tego potrafią. A jakie są pana największe osiągnięcia? Trudno to powiedzieć. Bo takimi osiągnięciami to było sędziowanie na linii, na Lidze Światowej. To była pierwsza Liga Światowa, która była w Gdańsku w 1998 roku. To jeszcze na hali Oliwii, bo ja właśnie tam stałem na linii. Zawody, Mistrzostwa Europy Juniorów w Pucku i w Radosławowie, kilkanaście takich eliminacji pierwszych Europy. No,
teraz, co był ten finał międzyświatowy. Też się załapałem, ale to już tak z racji wieku to młodszy spadał. Ustępuje się miejsca młodszy. Wielką pracę wkłada Pan w propagowanie piłki siatkowej. Czy ma Pan jakieś plany czy marzenia? Jak uczniowie chcielibyśmy uczestniczyć w tych wydarzeniach sportowych? Czy jest jakaś szansa, by ta impreza odbywała się również w naszej szkole? No, część tych imprez odbywa się w naszej szkole, ponieważ promocja tego turnieju zapoczątkowała jeszcze na Przyszczewicach i to jest tradycja, że mecze takie promujące ten turniej odbywają się między innymi w Przyszczewicach. Zazwyczaj jest to mecz z drużyną zagraniczną, przyjemną, czy to była drużyna z Włoch, czy to była drużyna z Rosji, ale zawsze rozpoczynały się mecze turniejowe właśnie w Przyszczewicach. Ze względu na tą promocję, którą powiedziałem, no, można w turnieju poświęcić. Jest Pan głównym organizatorem tej wspaniałej imprezy i czy chciałby Pan coś jeszcze zmienić w sensie organizacyjnym? W sensie organizacyjnie bardzo dużo chciałbym zmienić, ale to zależy wszystko od władz lokalnych i od funduszy, które poświęcają, ponieważ jeżeli jest to turniej międzynarodowy, chciałbym zaprosić więcej drużyn, ale to wszystko jest zależne od finansów, które mamy. Nadal nie stać nas na to, że zaprosimy jedną drużynę bądź dwie, bo tylko na tyle nas stać. Moim marzeniem jest tak, żeby ten turniej rzeczywiście był z rangą do oczywistego narodowego, międzynarodowego turnieju, żeby tych drużyn znalazły się przynajmniej kilka. To już 16 taki turniej, cieszy się ogromną popularnością. Ile drużyn uczestniczyło w nim do tej pory? Do tej pory największym rekordem było tam, to uczestniczyło 40 drużyn, a w tym roku w pierwszej edycji uczestniczyło 12 zespołów, po więcej 20 zespołów dziewczęcych młodzikowskich. Natomiast tutaj mamy 15 zespołów kadeta i 18 zespołów dziewczynek kadeta. Jest bardzo dużo, jest to jeden największy mecz. Powiem szczerze, największy turniej, jeżeli chodzi o młodzieżową imprezę w Polsce i można powiedzieć, że w Europie. Co Pan sądzi o organizacji tego turnieju? Czy spełnia Pana oczekiwania? Nie będę mówił sam sobie, że nie spełnia moich oczekiwań. Wiem, że wiele rzeczy chciałbym jeszcze nadrobić i zrobić to dużo lepiej niż jest. Natomiast myślę, że sami uczestnictwo, chęci zespołów przyjeżdżających, to, że nie trzeba wysyłać zaproszeń i tylu jest chętnych, to świadczy o tym, że chyba turniej cieszy się dużą popularnością i dużą chęcią przyjazdu. Czy są Państwa jakieś wielkiego przedsięwzięcia z powodu tej trudności? No powiem, że jest to logistycznie bardzo trudne do organizacji, przede wszystkim bez wsparcia władz samorządowych i funduszy, które poświęcają na ten turniej, byłoby to niemożliwe, więc jestem zależny nie tylko od tego, że mam chęć do organizacji, ale też od władz samorządowych, które dają pieniądze. Bez nich nie ma szans organizacji. Czy istnieje jakakolwiek obawa dotycząca przebiegu tych meczów? Nie, znaczy wszystko, jeżeli już się zacznie, przebiega rytmicznie, wszystko się dzieje pod dyktando sędziów, których mamy, to są sędziowie profesjonalni z Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej. Oni dbają nad przebiegiem meczu, nad poprawnością tych meczy, a ja koordynuję wszystkie działania. Jak Pan ocenia współpracę Pani władz z Panem? Jest to trudne bardzo pytanie. Jeżeli chodzi o naszą władzę, pomagają. Jest to bardzo fajna współpraca i krótkie dyskusje na dane tematy. Natomiast pozostały niejednokrotnie to dość trudne tematy, bo związane są z funduszami. Pieniędzmi, więc każda rozmowa dotycząca pieniędzy są rozmowami trudnymi. Dobrze, dziękujemy bardzo. Jestem z zespołu Szkółcewic i chcieliśmy zadać Panu pytanie. Jak Pan ocenia Łebski Maraton? Łebski Maraton w zasadzie turniej od tych początkowych turniejów, które w zasadzie miałem jakby przyjemność z trenerem polskim rozpocząć te turnieje w 98 roku. Słuchajcie, więc tak, praktycznie na 16 lat. Ten turniej miał spełniać takie nasze oczekiwania, oceny poziomu kadr wojewódzkich, które wtedy mieliśmy wspólnie z trenerem, z którym realizowaliśmy i tak się stało. Z tym, że nawet nie spodziewaliśmy się, że z biegiem czasu ten turniej tak nie tyle szybkim czasie, ale tak znacznie jakościowo i ilościowo się rozrośnie. I tu jest jakby jego duża wartość, że w takiej
w skali ogólnopolskiej jest to turniej jeden z nielicznych, który ogarnia i testuje i pozwala na sprawdzenie tego, co się dzieci na co dzień mają możliwości przez siatkówkę nauczyć. I tu w Łebskim obecnie już maratonie w zasięgu nawet międzynarodowym mają okazję na te testy, sprawdzenia w samym trenerze. Nie tylko chodzi mi o poziom sportowy, ale i te wzajemne relacje, zachowania zawodników między sobą. Więc te cechy, które są jakby w życiu niezbędne, tu w trakcie zawodu, czy treningu są doskonale nabywane i zdecydowanie szkoły siatkarskiej sobie tego przysługuje. No a turniej przy okazji stwarza te możliwości. Czy jest Pan zadowolony z rozwoju popularności siatkówki? Tak, siatkówka została zauważona jako najprężniej taka dominująca dyscyplina, szczególnie wśród dziewcząt. Chociaż nie przekłada się to na najwyższy wynik reprezentacji, który gdzieś tam w jakiejś perspektywie, ale to, że programy szkolenia ogólnopolskiego docierają jakby do nas, do tej dyscypliny w pierwszej kolejności, świadczy o tym, że ta dyscyplina ma duże znaczenie i w ocenie ludzi odpowiedzialnych za sport, siatkówka znajduje się na pierwszym etapie. Czy chciałby Pan coś zmienić w tym maratonie, w przebiegu, jakiekolwiek? No myślę, że nie. Takich rzeczy, które funkcjonują dobrze i pozwalają na te oceny, które tutaj sobie zakładamy i na spełnienie oczekiwań uczestników, które są ok, bo wiem, że tutaj w tych turniejach się miejsce zmieniało, pobytu, zmienialiśmy system rozgrywek, rozszerzyliśmy kategorie i to jest plusem, także no na pewno w najbliższym czasie niczego zmieniać nie będziemy, utrwalać te rzeczy, które w tym turnieju są systematycznie określone. A takie pytanie, jak Pan ocenia atmosferę panującą? Słuchajcie, moja atmosfera zawsze była ciekawa, fajna, że to jest specyfika, to jest duża ilość młodzieży. My nie możemy oczekiwać, że no, ta młodzież przyjeżdża z takimi ukształtowaniami, cechami charakteru idealnymi. Też nabywają jakby takiej ogłady, poprawności, bo są pod opieką. Ale na tym też wychowanie polega, bo nie unikać takich sytuacji, tylko pozwalać się młodzieży znaleźć w takich sytuacjach, wyciągać wnioski ze złych zachowań. No jest, myślę, że na tym turnieju coraz mniej, ale jeżeli się zdarzają, no to staramy się reagować i w przyszłości to nie chodziło. A atmosfera nie tylko na samym, ale przed jest też, bo zauważam takie oczekiwania tych przyjeżdżających. Bardzo chcą tu przyjeżdżać i dużą nawet karą jest, jeżeli kogokolwiek potencjalnych kandydatów do przyjazdu się eliminuje. Także to jest jakby taki oznacznik zainteresowania tym turniejem ze strony mnie. Bardzo chcą to być. Jak Pan ocenia nasze szanse do stacji polskiej? No nie jestem tu optymistą, bo czasu niewiele, reprezentacja, nie widzę, że miała taki optymalny, spokojny czas na przygotowanie, ale mamy potencjał, który już niejednokrotnie w zawodach międzynarodowych był sprawdzony, gramy u siebie. No i mam nadzieję, że wynik będzie pozytywny, bo on też się przekłada na interesy siatkówki, które później dotykają bezpośrednio i was, bo tym samym możemy jako dyscyplina liczyć na większe wsparcie programów rządowych, jeżeli wyniki naszych reprezentacji są wysokie. Jak Pan ocenia wspieranie siatkówki przez Ministerstwo Sportu? No,
bardzo dobrze, no jesteśmy drugą dyscypliną pod względem wsparć finansowych, także to tutaj możemy tylko liczyć na kontynuację. Aby nie było tych ograniczeń, które w każdej chwili mogą być wprowadzane. Ale pozytywnie. Natomiast jakie to jest pytanie, czego najbardziej obawiać się podczas meczu? Kontuzji. Kontuzji i niewypełnienia się w drużynie. Jak myślicie, czy udział w takim turnieju zapewnia wam jakieś doświadczenie z tego na przyszłość? No, ja uważam, że tak. Wraz z naszymi drużynami i tam mamy nowe wyszkolenie umiejętności. A czy lubicie przyjeżdżać do Łęby i jeśli tak, to dlaczego? To pierwszy raz, tak. Czy czekają na sobie jakieś atrakcje? No, mam nadzieję taką, no. Tak. Nie wiem, co się okaże. Thank you.
Witam w imieniu Boku Polskiego Związku Gimnazjalnego i wszystkich uczestników. Słuchajcie, miesiąc temu na poprzednim turnieju w kategorii młodszej w trakcie oceny tego turnieju, przebiegu turnieju, zresztą no, po raz 16, ja mam przyjemność w tym turnieju nie tylko uczestniczyć, ale i wspierać po części tego turniej. No wiem, słuchajcie, tak jak tutaj już Pan wspaniały powiedział, no cele są bardzo takie, no dosyć nie tyle wysokie, co wymagające i staramy się poprzez szkolenie, organizację imprez doczekać się jak największej ilości tej młodzieży, która w perspektywie będzie stanowić reprezentację narodową. Słuchajcie, 16 lat temu właśnie tu z Jarkiem, z panem dyrektorem, organizując pierwszy turniej, stwarzaliśmy to na potrzeby oceny przeglądu kadr wojewódzkich w ramach programu, które na turniejach nadziei olimpijskich później jakby stanowiły przedsionek kadr narodowych. Wtedy też wspomniałem o tym, że no, najważniejsza jest jakby nauka, szkolenie. Ale byśmy mogli się tu spotykać, oceniać, sprawdzać Wasze możliwości, niezbędne jest wsparcie organizacyjne i finansowe. Wówczas też zgadziłem, że będziemy to wnioskiem wyróżniać instytucję, która pozwala nam się spotykać w takich prawie, że, no, nie prawie, ale w idealnych warunkach bytowych i sportowych spotykać się, co ma wpływ, na pewno ma wkład. Promocję, upowszechnianie siatkówki wśród dzieci i młodzieży w Polsce. A więc stało się, ja mam przyjemność, poproszę może jeszcze raz pana Bartka Wspaniałego, jako przedstawiciela Polskiego Związku, szefa największego programu siatkarskiego, byśmy mogli wyróżnić medale Polskiego Związku Piłki Siatkowej 80-lecia. Miasto Ewa jako instytucja, Urząd Miasta został wyróżniony na 80-lecia, które chcielibyśmy wręczyć na ręce pani radnej Marii Kudrowską. Poprosimy. Spędzonych dużo przyjaźni, dużo wspomnień, byście chcieli wracać do Łęka.
A teraz tradycyjnie zakończymy wszystko sportowymi okrzykami i zaczynamy. Łyba! Oczy! Powiedział, teraz na zwycięstwo. Rudzeński, Rumia, Starogardański, Kartuzy, Potępy, Kędzierzyn-Koźle, Bicko, Kędzierzyn-Koźle, Rudzeński, Gdańsk, Gdynia, zapraszamy, Kołobrze, Gdańsk, Olsztyn, Nowy Domyśl, Bydgoszcz, Słupsk, Rębów, Zenice. Bawcie się dobrze, życzę komentarzy, piłek, wszystkiego dobrego. Czego najbardziej obawiasz się podczas meczu? Podczas meczu? No, wiadomo, jest libero, to zagrywka może minie, znaczy odbiór zagrywki może mi nie wyjść. Zawsze kiesanki, niedogranie i potem co wpływa na całą akcję i punkty oczywiście, a na koniec to mecz, nie? Czy lubicie przyjeżdżać tutaj do Łeby i jak tak, to dlaczego? Tak, chyba to jest chyba najbardziej znany turniej w Polsce dla każdego siatkarza. No, fajne imprezy, jest dużo właśnie osób, miła atmosfera, fajne granie, no i to tyle. Czy dużo czasu zajmowało Twojemu zespołowi przygotowanie się do tak prestiżowych zawodów? No już z moim klubem długo jesteśmy, trenujemy już parę lat. Łeba jest co roku. Teraz się Łeba taki bardziej trening jest dla nas, bo startujemy 28 marca na ćwierćfinału Mistrzostw Polski, więc to traktujemy jako trening. Rozumiem. No i ostatnie pytanie. Co sądzisz o organizacji turnieju? No, turniej w Łebie jest bardzo dobrze zorganizowany. Mieszkamy teraz w Mazowszu, w pensjonacie. Jest bardzo fajne, jest wyżywianie dobre, noclegi. Dobrze. Dzięki. Czyli jak myślicie, że ten turniej zapewnia Wam jakieś doświadczenie sportowe na przyszłość? Sądzę, że tak, ponieważ to bardzo dobra nauka na przyszłość. Dzięki takim turniejom rozwijamy swoje umiejętności. A czego najbardziej obawiać się podczas meczu? No, chyba wiadomo, że przegramy i mocniejszego przeciwnika. Czy dużo czasu zajmowało Twojemu zespołowi przygotowanie się do tak prestiżowych zawodów? Od początku praktycznie trenowania przygotowujemy się na każdym treningu. Tak, to jest nasz drugi turniej i jesteśmy zadowolone, że tu jesteśmy. A co są turnieju? Myślę, że jest bardzo dobra, wszystkie elementy tego turnieju są dobrze zgrane i fajnie. Jak myślicie, czy czekają chyba jakieś atrakcje? No sądzę, że tak. 20 drużyn męskich i żeńskich. To są atrakcje. Dzięki.